Hej, hej, witajcie w kolejnym vlogu. Witam się z wami w łazience. Właśnie zmyłam makijaż. Ja witam się z wami w łazience, dlatego że mam nowe produkty, które przyszły do mnie w paczce. Dostałam paczkę od Woli Botanika i słuchajcie, dostałam między innymi ten ich cudowny krem pod oczy, który nazywa się Keep an Eye on It oraz najnowsze serum pod oczy, czyli 20 Second Magic Eye Treatment. To z takich właśnie rzeczy pod oczy. I pomyślałam sobie, że właśnie dzisiaj to przetestujemy, czy też wiecie, spróbuję z wami w ogóle pierwszy raz tutaj tak na żywo. Więc umyłam przed chwilą właśnie twarz, zmyłam cały makijaż, więc teraz sobie dokończę moją pielęgnację. Pryskałam się tą giełką od czaszki, o której wam mówiłam w podsumowaniu miesiąca. Tym razem to była akurat wersja witalizująca. Teraz serum z Eveline z peptydami, także nałożę sobie, nie chcę nakładać go pod oczy, bo idzie to serum, wiecie, z Veoli, więc tutaj tylko tak bardziej na policzki, brodę, drugą brodę i czoło. I tak się zastanawiam, czy w sumie i serum, i krem pod oczy to nie będzie trochę za dużo dla mojej skóry, bo jak wiecie, no moja skóra pod oczami nie jest jakoś taka szczególnie bardzo wymagająca. Ale zobaczymy. Jestem po prostu ciekawa. Najwyżej następnym razem użyję tylko kremu albo użyję tylko serum. Także serum ma takie opakowanie. Tutaj mamy, widzicie, osłonkę, którą po prostu zdejmujemy. Chodzi o to, żeby nam się nie przy przewożeniu, przy transporcie niechcący nie nacisnęło, więc dobra, wyciskamy. Nie wiem, ile tego serum wycisnąć. Nie wiem, jaką ono ma konsystencję w ogóle. Także tyle go wycisnęłam. Chyba się wydaje lekkie. Zaraz, o, zrobimy to tak. Tak, jest dosyć lekkie. Myślę, że będzie fajne na przykład, jeżeli będzie to za dużo na serum i krem, to jako taki właśnie krem na rano. Zamiast właśnie kremu, takie serum właśnie na rano. Także wklepię sobie to serum. Jak widzicie, ja nakładam dosyć nisko, bo ja nakładam tu, gdzie mam kość. Dlatego, że jak nakładam cokolwiek wyżej, to już mówiłam wielokrotnie, ale czasami potem dostaję od was komentarze, że zdecydowanie za nisko coś nakładam. Więc nakładam tak nisko, dlatego że mi kremy pod oczami bardzo migrują i powoduje to, że one potem dostają mi się do oczu i mam strasznie oczy zapuchnięte. Więc ja właśnie dlatego nakładam nisko, bo i tak wiem, że potem ono tutaj właśnie wejdzie. A poza tym, jak nawet jak trochę tak robię, to mimo wszystko tak delikatnie trochę tutaj jest, ale jakby większość produktów mam właśnie tutaj na kości. No dobra, więc przejdźmy do kremu. Krem jest dodatkowo też zasłonięty tym takim, mam tłuste ręce po tym serum, teraz nie mogę ten... Okej, on ma taki śmieszny kolor w ogóle, słuchajcie, jest bardzo, bardzo zbity. Przypomina mi trochę wosk, tak w sensie wiecie, nie? Taki pszczeli wosk, jeszcze zresztą z tym kolorem, to tym bardziej, ale spróbuję go tak trochę nabrać na palec, ale zdecydowanie on jest bardzo zbity i wymaga takiego jakby trochę rozgrzania pod palcem. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Tak to wygląda na palcu, nie wiem na ile widać, bo wiecie, no jest tutaj światło dzienne, więc ono nie jest najlepsze, żeby tak wszystko pokazywać. Więc nałożę to tak... Trochę się boję, czy to nie będzie za tłuste, ale jaki, ale to ma, jaki to ma cudowny zapach, o wow, po prostu, jest bardzo smaczny w ogóle ten zapach, ciekawe czym to pachnie, natomiast faktycznie takie wrażenie jest tłustawe pod skórą, ale wiecie, to się może szybko na przykład wchłonąć, muszę tylko luknąć tutaj do lusterka z boku, czy ja wszystko tutaj dobrze rozsmarowałam, czy to się wchłania. Nie widzę, żeby była jakaś taka bardzo tłusta, no nie, jest trochę jednak tłusta, jakby taka, wiecie, no, jak to się mówi, powłoka. Ale okej, pierwsze wrażenie jest takie obiecujące. Ja, wiecie, wcześniej nie byłabym przekonana do takiej konsystencji pod oczami u mnie, bo jak wiecie, no u mnie do tej pory ja lubiłam lekkie konsystencje, ale... Po tym, jak wypróbowałam Pariens, ten krem właśnie pod oczy i on ma bardzo taką intensywną konsystencję, to wcale nie neguję tego kremu. Może się okazać, że on będzie bardzo fajny. Co prawda przy tej ilości, jaką ją nałożyłam, to ten słoiczek będę zużywać prawdopodobnie do końca świata albo jeszcze trochę dłużej, bo jest bardzo, bardzo wydajny. Jestem ciekawa za jakiś czas, jak to się wchłonie, wiecie. Teraz jest jeszcze stosunkowo wcześnie, bo jest jakoś tak po 18, ale zależało mi, że wiecie, żeby jak najszybciej właśnie nagrać to dla was, że jeszcze tutaj w łazience łapie światło dzienne. No okej, więc ja teraz jeszcze tylko
krem na noc, czyli Basic Lab, ten taki aminista wersja. A na koniec jeszcze, ponieważ dostałam też w paczce dwie absolutne nowości, które dosłownie w zeszłym tygodniu miały premierę. W sensie jak ja to nagrywam, to w tym tygodniu, ale jak wy to widzicie, to już był zeszły tydzień. I to są kremy do rąk. Dostałam oba kremy do rąk, które wyszły. Jeden to jest intensywnie nawilżający, lekki krem do rąk z witaminą C3% i pantenolem. A drugi to jest regenerujący, bogaty krem do rąk z olejem konopnym 2,5% i ceramidem NP. Kremy mają pojemność 75 ml i są w 100% wegańskie i przychodzą do nas w takich metalowych tubkach i jak widać ta tubka już była przeze mnie używana, bo chociaż z kremem pod oczy stwierdziłam, że poczekam do nagrywania vloga, to krem do rąk otworzyłam o wiele wcześniej i powiem Wam, że ten z olejem konopnym ma tak przegenialny zapach. Podobny bardzo w sumie zresztą do tego kremu pod oczy, więc może to jest jakiś składnik woli, który gdzieś tam właśnie przewija się przez kosmetyki, bo naprawdę bardzo fajnie pachnie, także teraz na koniec jeszcze, ponieważ no, walczę cały czas z takimi suchymi skórkami tutaj przy samych paznokciach, więc nałożę sobie trochę tego kremu. Krem jest taki... No, krem ma konsystencję kremu, trochę trudno tutaj powiedzieć jaką. To nie jest taki krem gęsty a la Nivea, ale nie jest to krem... Jakby to taki pośrodku bym powiedziała, po prostu bardzo fajny, szybko się wchłania. Zapach ten właśnie z olejem konopnym, o wiele bardziej mi się zapach podoba. Używałam ten drugi, ale właśnie ten po prostu ma taki zapach, no, który do mnie przemawia. Trochę określiłabym go jak Fiji White Sands, taki w sensie zapach luksusowego spa, zapach takich właśnie kosmetyków spa, trochę taki nieoczywisty. Nie wiem, czy to jest zapach oleju konopnego, bo powiem Wam, że miewałam kosmetyki z olejem konopnym, ale to było z 5 lat temu, jeszcze chyba z czasów jak subskrybowałam Pudełka i tam czasami się trafiały jakieś produkty, ale nie pamiętam, żeby miały taki zapach, więc nie wiem, czy to jest zapach oleju konopnego, czy nie, ale ten zapach właśnie z tego kremu jest przegenialny, także to jest w tej chwili mój krem, po który bardzo często sięgam, zresztą kilka dni i już takie całkiem zacne zużycie, bo używam go po prostu kilka razy dziennie. Pstryknąć jeszcze nie mogę, ale już jest taki, że spokojnie, wiecie, na telefonie mogę coś robić, generalnie wszystko mogę robić i nie będę zostawiać takich tłustych tych śladów, także no, zobaczymy jak się ten krem podoczy, jestem go bardzo ciekawa, słuchajcie. Zobaczymy, jak on się będzie spisywał. Także bardzo dziękuję Woli Botanika za tą paczkę, dodatkowo też za te kremy do rąk, że mogłam je trochę tak, wiecie, przedpremierowo dostać i wypróbować. Także dajcie znać, czy Wy widziałyście te nowości. Jeżeli któryś z tych produktów Was interesuje, to oczywiście zajrzyjcie do opisu, bo będę miała dla Was specjalne linki, także zapraszam Was do opisu, no i zapraszam Was na tego vloga. No słuchajcie, jeśli chodzi o ten krem, to nic mi nie zmigrowało, nic mi się nie dostało do oczu, nie miałam zapuchniętych oczu z rana. Także wygląda, wydaje się, że na razie jest ok. Oczywiście jeszcze sobie go będę używać, bo wczoraj to było takie, wiecie, pierwsze użycie prosto ze słoiczka. Zawsze jest prosto ze słoiczka, ale takie pierwsze użycie, jeszcze takie podekscytowanie i w ogóle, więc za jakiś czas na pewno dam Wam znać, jak dalsze moje wrażenia. Teraz odpalam sobie płatki pod oczy, bo przez cały ten tydzień w ogóle nie używałam płatków pod oczy. Jakoś wieczorami byłam zbyt zmęczona. Rano nie miałam czasu, bo akurat no teraz ten tydzień po urlopie to byłam dużo w biurze, miałam sporo spraw do pozałatwiania, do ponadrabiania, także nawet nie za bardzo miałam czas na płatki pod oczy, więc z ogromną przyjemnością nakładam sobie teraz, och, Jezu, jakie to jest przyjemne. No a teraz czekają mnie 2 tygodnie nieco cięższe, dlatego że na urlop idzie moja koleżanka i z kolei to jest koleżanka, którą ja zazwyczaj zastępuję, to znaczy jeżeli cokolwiek się dzieje, to właśnie wszystkie jakby sprawy trafiają do mnie. Zresztą to jest tak, że my się na zmianę zastępujemy, jak mnie nie ma, to większość rzeczy albo na mnie czeka, albo właśnie idzie do koleżanki. A jak jej nie ma, to też jest tak, że większość rzeczy albo na nią czeka, albo idzie do mnie. Także ona idzie teraz na 2 tygodnie urlopu, więc teraz będzie chwilkę ciężej. No ale nic, to no, taki moment, że po pierwsze zaczynamy urlop, a po drugie no musimy jakoś odpoczywać, tak? Musimy mieć jakiś taki, wiecie, moment właśnie oddechu. Ja co prawda go do tej pory brałam o wiele mniej, dlatego miałam tak dużo nakumulowane tego urlopu. Ale teraz postanowiłam sobie właśnie brać takie, nawet jeżeli takie krótkie tygodniowe urlopy, chociaż powiem Wam, że zastanawiam się nad 2-tygodniowym urlopem, bo tygodniowy urlop jest taki trochę, przynajmniej dla mnie jeszcze, ja nie potrafię się jeszcze tak totalnie wyłączyć
I już w zasadzie jest koniec urlopu, tak jak ten tydzień. Tak mi minął szybko, może dlatego też, że był długi weekend i ten czwartek był wolny i tak w zasadzie były tylko te 3 dni. I miałam takie wrażenie po prostu, że nie zdążyłam zrobić wszystkiego, co chciałam zrobić, co myślałam, że zrobię, bo jednak cieszyłam się z tego, że nie muszę nic robić i zastanawiam się, czy właśnie nie wziąć sobie jednak może jakoś wakacje, dwutygodniowego urlopu, bo mówi się, że w wakacje jest mniej pracy i tak dalej, ale to zależy, po pierwsze zależy od branży, a po drugie jednak od stanowiska i moje stanowisko jest trochę takie, że u mnie ta praca zawsze jest, czasami jest jej więcej, ale czasami jest normalnie, nie ma tak, że mam mało pracy, tak, że w zasadzie tam... Wiecie, mogę się podrapać po głowie, bo no ja mam takie stanowisko wspierające w zasadzie całą firmę, więc zawsze coś gdzieś w którymś aspekcie się znajduje. Więc właśnie przy tym, przez to trochę tak dochodzi ta moja nadobowiązkowość do głosu, o której trochę mówiłam w poprzednim vlogu i chyba jeszcze w poprzednim, że właśnie no tak jak sobie myślę o wzięciu 2 tygodni urlopu, kiedy ja mam takie stanowisko wspierające każdy aspekt firmy, to tak trochę mi się wydaje, że nie powinien, a to właśnie nie tak, no mam prawo do urlopu, moja głowa też musi odpocząć, musimy mieć czas się wyłączyć i de facto nikt mi w ogóle w firmie nie robi problemu, jeżeli chcę wziąć urlop, to moja głowa robi mi problem, także no... Jak widać, ciężko się pozbyć takich trochę zakorzenionych i takich, wiecie, wbitych nam przez poprzednie pokolenia, bo nawet nie tyle, że rodziców, ale przez jakby tak trochę, moim zdaniem, to w jaki sposób to wyglądało do tej pory, tak jakby te normy, które były wbijane, które się zmieniają, to jednak właśnie trudno czasami zmienić takie podejście. Nie będę się już jakby rozgadywać na ten temat, bo dosyć dużo mówiłam właśnie w zeszłym vlogu, ale cały czas mam to w głowie, bo też jeszcze czytam wasze komentarze pod tamtym vlogiem i był taki jeden fajny komentarz, gdzie właśnie było napisane, że dla firmy takie podejście właśnie a la moje, takie ponadnormatywne, takiego zapierdalacza po prostu, wcale nie jest dobre, nie jest dobre dla innych pracowników, bo potem właśnie na przykład kierownictwo patrzy i mówi, no przecież właśnie zobaczcie, ona może zapierdalać, dlaczego wy nie możecie? I to jest, i jakby patrzymy na to nie od tej strony, bo nie powinniśmy właśnie ponadnormatywnie robić w pracy, tylko mamy pracę od do, mamy swoje obowiązki i to jest okej. I za to mamy przyznane wynagrodzenie, a wszystko co jest ponad to, powinno być wynagradzane też ponad to, a przez to, że właśnie mamy nasze pokolenie takich właśnie osób robiących ponadnormatywnie za normalną pensję, no to trochę psujemy ten rynek dla następnego pokolenia. Ale oczywiście wiadomo, że to też jest bardzo różne i w każdym pokoleniu znajdą się lepsze, gorsze osoby, są osoby bardzo roszczeniowe w tych młodych pokoleniach też, są osoby bardzo roszczeniowe w tych starszych pokoleniach, które się nie potrafią dogadać z tymi młodszymi. Oczywiście ja też zdaję sobie sprawę, ja tak mówię trochę bardziej ogólnie, bo wtedy łatwiej jest opowiadać o różnych przykładach, także, ale to już było tam, więc nie będę powtarzać tego tematu, tak mi teraz po prostu weszło, bo właśnie koleżanka idzie na urlop, więc dzisiaj jeszcze będziemy dogrywać, wiecie, takie szczegóły na zasadzie coś do przekazania, coś się może dziać i tak dalej, i tak dalej, no ale ponieważ ona nie pierwszy raz idzie na urlop, kiedy ja ją zastępuję, to ja też mniej więcej wiem, jak to wygląda, co mnie czeka, co się będzie działo i tak dalej. Nagadałam się, mój żołądek się obudził, powiem wam, że ostatnio mój żołądek po prostu stwierdził, co ty kobieto robisz i co ty kobieto jesz. Mam jakieś takie duże problemy żołądkowe, ale może dlatego, że jem trochę więcej warzyw. Jak wiecie, ja warzyw ogólnie nie lubię, ale jem truskawki i to tak powiedzmy, jak nie codziennie, to powiedzmy z 5 razy w tygodniu, taką małą miseczkę, wiecie, bo ja kupuję 0,5 kg truskawek i mam na 2 dni, więc taką małą miseczkę truskawek codziennie, prawie codziennie zjem. Kupuję też na przykład teraz ostatnio fasolkę szparagową, ogórek, pomidor i mój żołądek nie wie, o co chodzi, dlatego że normalnie w ciągu roku nie dostaję takich rzeczy, no bo po pierwsze truskawek nie ma, a ogórki i pomidory w zimę są po prostu bez smaku, ja ich nie kupuję i praktycznie nie jadam warzyw, więc w tej chwili jest Armagedon i mój żołądek mnie tak boli. Rano, jak wstanę, to jest masakra i to jest właśnie takie, mam taki, wiecie, ciężki, twardy, bo jednak nie można też przesadzić z warzywami, bo to też warzywa szczególnie na surowo, a ja głównie lubię na surowo warzywa. No, fasolkę szparagową na surowo nie mogę, bo muszę ją ugotować, ale ogólnie lubię nieprzetworzone warzywa, że tak powiem. No to warzywa są ciężko strawne niestety na surowo, więc mój żołądek bardzo, bardzo cierpi i poranki mam właśnie takie dosyć ciężkie, także
Także idę się jeszcze dobudzać, budzić się trochę z płatkami pod oczy, właśnie dać mojemu żołądkowi się obudzić, zrobić mu herbatkę, żeby właśnie coś ciepłego wlać, zanim zjem śniadanie, ale do śniadania to jeszcze tak myślę, że za 2 godziny. No i piątek w pracy do 14 i weekend. Mam na sobie te spodnie wiskozowe z Bonprixa, co Wam pokazywałam wcześniej, te granatowe i czarne i turkusowe. I zamówiłam jeszcze dodatkowy dwupak takich szarych i granatowych w rozmiarze 44x46, ale bez problemu żadnego w nie weszłam. Także tak, na nogach mam jeszcze te moje ciżemki z CCC, te z Go Soft. I w sumie nawet fajnie z tymi spodniami wyglądają. Ja tak jestem, wiecie, ubrana bardzo... Czy tak powiem, nie wiem, lekko dresowo, no lecę po prostu zrobić szybko zakupki, jakieś tam, wiecie, fasolka szparagowa, o której mówiłam nawet rano, że trochę za dużo jem, ale mimo wszystko mam ochotę, fasolka jest naprawdę przez chwilę, jeszcze widzę, że maile w tle przychodzą, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że odkąd mamy te piątki do 14, to jakoś tak tych maili w piątki po 14 przychodzi wiadro, także już jest w ogóle... parę minut po 14, nie wiem, z 20 po 14, jakoś tak. A i tak te maile przychodzą, ale nic to. Lecę na zakupy właśnie zrobić jakieś takie małe zakupki na weekend. Fasolkę, ziemniaki, jajka, jakieś takie, wiecie, pieczywo, pierdolety i tak. Taki mój właśnie outfit wychodny, te spodnie, to jest w ogóle, powiem Wam, życie, naprawdę. No i w sumie, jak widać, weszłam w 44-46 tutaj na górze. No nie mam aż tyle luzu, ile miałam w tamtych spodniach, ale zdecydowanie lepiej leżą. Także jeżeli chcecie takie bardziej przylegające, a nie takie luźne, to weźcie rozmiar mniejszy, bo jak widać, no zdecydowanie to lepiej wygląda. Zakupy poczynione, zapasy oczywiście trzeba było zrobić. Tu akurat 2 opakowania, bo nie będę 4, bo mi się one zaraz rozwalą, spadną i tak dalej. Czyli kiełki, rzodkiewki, truskawki, tam dalej ziemniaki, fasolka i tym podobne. No a z kolei na weekend teraz pomyślałam sobie, wracając, weszłam do Żabki, chciałam kupić sobie swoje wino, które bardzo lubię, białe, półwytrawne, ale nie było już od jakiegoś czasu w ogóle, nie, białe półsłodkie w Żabce. W Żabce jest białe półsłodkie, ale już od jakiegoś czasu właśnie niestety nie było, więc stwierdziłam, że kupię tym razem różowe półsłodkie i swoje wino, to znaczy, w sensie mówię to, bo ja nie wiem, jaka tutaj jest nazwa. No i właśnie stwierdziłam, że w takim razie wezmę różowe półsłodkie. Już i kiedyś piłam, pamiętam, że było dobre, ale z reguły po prostu brałam białe półwytrawne, jak na przykład byłam w Biedronce, albo jak robiłam gdzieś tam zakupy indziej. W Żabce nigdy półwytrawnego nie było, zawsze było półsłodkie, więc jak już mi się nigdzie dalej nie chciało chodzić, albo nie było, to właśnie kupowałam półsłodkie. No a teraz stwierdziłam, że wezmę to, myślę, że też będzie fajnie się nada na taki właśnie lekki drink. Tyle tylko, że no półsłodkiego już raczej nie wymieszam ze Sprite'em, bo to już będzie za słodkie. Półwytrawne wymieszane ze Sprite'em, jak dla mnie, przy mojej jakby, przy tym co ja lubię, jest ok, ale półsłodkie ze Sprite'em będzie już za słodkie. Półsłodkie można by było z tonikiem wymieszać, ale nie mam toniku, bo ja ogólnie za tonikiem nie przepadam, więc nie miewam toniku w ogóle w domu. I jak już kupiłam właśnie to półsłodkie, to już stwierdziłam, mówię, dobra, to będzie po prostu samo winko z tymi kostkami lodu i tak dalej. Może ewentualnie z truskawką, czy z cytryną, czy coś w tym stylu. Także zakupki poczynione, teraz ugotuję sobie właśnie fasolkę, zjem na lunch fasolkę, trochę truskawek i taki właśnie taka przekąska. Już praktycznie teraz nie jadam takich typowych obiadów, w sensie nie gotuję sobie obiadu, nie robię mięso, ziemniaki, surówka, chociaż w zeszłym chyba vlogu, czy 2 vlogi temu pokazywałam Wam właśnie, że coś takiego jadłam, ale teraz jakoś tak nie mam ochoty, po prostu właśnie takie przegryzki w ciągu dnia, a tu zjem sobie miseczkę fasolki, a tu zjem sobie miskę truskawek, na kolację też pewnie coś takiego małego przytrącę i po prostu tak to wygląda. No powiem Wam, że w tą sobotę jakoś wybitnie mi się nic nie chce. Czasami miewam takie dni, gdzie nie mam kompletnie na nic ochoty, nie mam w ogóle ochoty nakładać makijażu, nie mam ochoty cokolwiek robić z włosami. Teraz akurat mam włosy umyte, no bo jednak przy EUZS-ie i przy tym, że ja kremuję ręce i cały czas poprawiam tutaj, bo mam krótkie włosy, no to te włosy się jednak dosyć tłuszczą i nie mogę za długo jakby trzymać ich w takiej kondycji, jednak muszę jednak oczyścić skórę głowy, także dzisiaj rano sobie właśnie umyłam. Może coś będę nagrywać dzisiaj, natomiast
trochę nie mam energii, mam taki spadek energetyczny i spadek motywacyjny w ogóle, taki właśnie, że najchętniej to bym zasłoniła wszystkie rolety, w tej chwili nie mam zasłoniętych wszystkich rolet, ale żeby było jakiekolwiek w ogóle światło tutaj w pokoju, ale najchętniej to bym zasłoniła wszystkie rolety, położyła się na narożniku i absolutnie nic nie robiła i po prostu oglądała seriale albo filmy przez cały dzień. I właśnie to jest jeden z takich dni, bo wy często mi powtarzacie, że mam dużo energii, że właśnie jak ja to robię, że tutaj wiecie, praca i ten, no i właśnie o to chodzi, tak? Czasami nie mam tej energii, czasami właśnie jest taki dzień, gdzie nie mam ochoty kompletnie na nic, nie mam ochoty w ogóle nawet z ludźmi się spotykać, w ogóle wychodzić do ludzi nie mam ochoty. Gdyby nie to, że zastanawiam się, słuchajcie, nad tym, żeby kupić tą najnowszą paletkę Anastazji, To nawet nie wiem, czy bym w ogóle dzisiaj wychodziła, bo zakupy zrobiłam wczoraj, posprzątałam w kuchni wczoraj, więc też w ogóle mam tam sprzątane, mam dużo miejsca i tak w zasadzie no nie musiałabym nigdzie dzisiaj wychodzić, ale zastanawiam się właśnie, czy chcę tą paletkę, ona nie jest dostępna online do zakupu, zresztą zastanawiam się, jak właśnie trafiła tak szybko w ręce, chociaż może to były paczki PR-owe po prostu od nas, no chyba to były paczki PR-owe, bo ona się dopiero tak naprawdę ze dwa dni temu pojawiła w Seforze, bo ja śledziłam, kiedy ona się pojawi, bo tak się zastanawiałam, żeby ją kupić. Nawet Wam na Instagramie mówiłam, że właśnie można teraz wykorzystać kod zniżkowy i tam kupić ją 15% taniej. Zawsze to nie jest 290 zł, a jakieś 245, zawsze to jest trochę kasy. No ale nadal trzeba po prostu pojechać i ją odebrać, dlatego że ona nie jest dostępna właśnie do zakupu. Ona jest dostępna tylko stacjonarnie. Więc jeszcze zastanawiam się, czy jechać po nią i czy ją kupić, czy nie. W ogóle muszę zrobić przegląd moich paletek i myślę, że właśnie niedługo się to pojawi. Znaczy niedługo się pojawi, niedługo zrobię przegląd paletek i wystawię część paletek na OLX-ie, żeby się ich pozbyć, bo po co mi mają zalegać, wiecie, w tym. A ostatnio dużo tych palet nowych kupiłam, bo no był i Han, był i Affect, były te małe paletki, Sensik, Paese, w ogóle miałam zrobić też podsumowanie tych neutralnych paletek, bo ich się w ostatnim czasie bardzo dużo pojawiło i to nawet zastanawiałam się, czy by w ten weekend tego nie nagrać właśnie na ten tydzień, ale tak jak mówię, no moja motywacja do jakiegokolwiek działania, do życia to może za dużo powiedziane, bo nie chcę jakby iść w tym kierunku, ale właśnie moja motywacja do bycia jakkolwiek produktywną osobą dzisiaj jest trochę niska i wydaje mi się, że to też jest okej, tylko czasami mam wrażenie, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność, żebyśmy trochę nie popuszczali sobie za bardzo, tak, że no okej, czasami jest okej odpocząć, czy też poleniuchować, ale nie jest okej robić to non-stop i właśnie gdzie jest ta granica, więc to też warto tak, wiecie, sobie się przypilnować. Także dzisiaj właśnie mam taki dzień i możliwe, że mi, słuchajcie, za dwie godziny przejdzie i możliwe, że się pomaluję i coś nagram i wtedy będę miała więcej energii. W ogóle patrzę za okno i tak się zastanawiam, czy będzie padać, czy nie, bo jak będzie padać, no to też nagrywanie troszkę będzie inne, wtedy chyba będę musiała jednak sięgnąć po moje lampy, z których nie korzystałam praktycznie odkąd zrobiłam przemeblowanie. One cały czas stoją tutaj, czasami je gdzieś tam w niektórych filmach widać z tyłu, ale do tej pory nie były mi potrzebne, no bo było stosunkowo jasno, natomiast dzisiaj, jeżeli bym chciała nagrywać, a jednak się rozpada, no to te lampy jednak się przydadzą, żeby nie było takie zimne i brzydkie światło, tylko żeby było trochę ciepłego światła, tak, bo to one mają, już nawet nie pamiętam, ale mam te żarówki takie, chyba coś w okolicach neutralnego lub lekko ciepłe, bo nie chciałam takich turbo ciepłych żółtych żarówek, no bo miałam akurat chyba takie właśnie żarówki z góry. Jakoś tak pamiętam, że jak je kupowałam, to tak to było, ale już nie pamiętam teraz dokładnie tej liczby, jaka tam jest. Zresztą tak naprawdę nieważne. Także no zastanawiam się, czy dzisiaj się rozpędzę, czy się nie rozpędzę. Dobijamy jakoś do południa, a ja tak właśnie niedawno dopiero zjadłam, bo mi się nie chciało wcześniej robić. Taki właśnie mam bardzo dzień leniwy, powolny i taki pod tytułem nic mi się nie chce. No jednak dzisiaj jestem totalnie nieproduktywna, co prawda mam na sobie makijaż, ale to przed chwilą go nałożyłam, bo stwierdziłam, że skoro nie będę nagrywać żadnego dzisiaj filmu i praktycznie jednak większość czasu spędzałam po prostu oglądając coś na komputerze,
to stwierdziłam, że ruszę tyłek i pójdę po prostu obejrzeć coś na dużym ekranie i pojadę do kina. Także stwierdziłam, że pojadę, obejrzę sobie najnowszego Flasha, bo właśnie wszedł do kina, widziałam trailery, zapowiada się dosyć ciekawa fabuła. Ja akurat jeśli chodzi o DC, to jakoś tak bardzo nie śledzę i jakby oglądam tam w zasadzie dla rozrywki i nie ogarniam za bardzo tych wszystkich połączeń. Nie widziałam żadnej recenzji, nie wiem, czy jest to totalny gniot, czy jest to totalny masterpiece, nie mam bladego pojęcia. Stwierdziłam, przejdę się, pójdę, zobaczę i tyle. Po prostu nie będę siedziała w domu, tylko się troszeczkę ruszę. No i mam nadzieję, że jutro nagram film. Więc po prostu zrobiłam sobie, wiecie, taki 10-minutowy makijaż bardzo prosty, żeby wyglądać jak człowiek, a nie jak zmęczona, wyrzucona z wody ryba, bo wiecie, z sinymi ustami, z sińcami pod oczami i tak dalej. Więc taki delikatny. Myślałam nawet o tym, czy by wam go nie nagrać, ale stwierdziłam, że nie wiem, czy jest sens, bo w zasadzie produkty cały czas od jakichś 2 miesięcy non-stop używam te same, więc to moim zdaniem nie jest nic nowego, ale w sumie dajcie znać, bo może mimo wszystko chcecie taki zbiór właśnie moich ulubieńców w akcji makijażowej. Jeśli tak, to dajcie znać. Może na przykład jutro, wiecie co, może jednak bym go nagrała i na przykład jutro bym go nagrała, tak wiecie, malując się do filmu z tymi, z kremem o filtrach, więc w sumie miałabym takie dwa w jednym, bo i tak dzisiaj nic nie nagram, więc i tak jutro bym musiała nagrać jakoś 2 filmy. To może być dobry pomysł, czyli możliwe, zobaczymy zresztą co jutro wyjdzie. Ja w takim razie się ogarniam, lecę do kina, a że film trwa 2,5 godziny plus pół godziny reklama. Ja z reguły jestem tak, że właśnie na reklamy przychodzę, bo ja lubię oglądać reklamy, lubię oglądać trailery na dużym ekranie, no to myślę, że jeszcze sobie coś zjem. Fasolkę sobie zostawię na jutro i ziemniaczki, a dzisiaj myślę, że sobie zjem coś właśnie w galerii, tylko jeszcze nie wiem co, zobaczę na co będę miała ochotę. Miałam taki koncept, żeby po prostu kupić sobie sałatkę w Salad Story i zabrać tą sałatkę na salę, bo to jest przynajmniej coś, co nie pachnie jak McDonald's albo KFC, jak ludzie przynoszą, albo, znaczy popcorn, no to wiadomo, pachnie w kinie. Z drugiej strony spokojnie mogę to zjeść jakby nie brudząc nikomu, nie szeleszcząc opakowaniem, tak, bo to jest tylko sałatka, więc wiecie, tylko wymieszam i to wszystko, także może coś takiego bym sobie wzięła, po prostu sałatkę do kina, nie wiem jeszcze w sumie. Nie wiem, taki mi pomysł przyszedł do głowy, ale chyba nie wiem, czy go zrealizuję. Także spadam, lecę do kina, dam wam potem znać właśnie, jak moje wrażenia z tego filmu. No i tak mija trochę sobota właśnie na nie robieniu niczego konkretnego. Trochę trudno jest nagrywać w Arkadii, bo to jest jeden wieczny hałas. Natomiast zdecydowałam się na sałatkę hawajską i póki mam czas, to zjem ją sobie tutaj. Nie będę jednak zabierać na salę kinową. Jak się tym nie objęłam, to może sobie po prostu kupię popcorn i tyle. Wróciłam właśnie z kina, pokazałam wam kawałek. Na początku mieliśmy jakiś problem z dźwiękiem, kilka reklam i właśnie trailer było jakieś takie skopane dźwiękowo, ale na szczęście szybko to poprawili, bo już mój mózg od razu idzie w czarnym się w zasadzie i skopali dźwięk i nie będzie seansu i przyjechałam na darmo i okej, zwrócą mi, nie wiem, bilet mam na Unlimited, więc w sumie jakby nieważne. Ale cały czas i wszystko i tak dalej, ale na szczęście szybko poprawili ten dźwięk i potem już reszta i reklam, trailerów i w ogóle leciała tak wiecie sobie w porządku. Fajne trailery się zapowiadają, zapowiada się Barbie film, Indiana Jones, w sumie powiem wam, że były te dwa, był jeszcze trailer na Meg, czyli taki thriller z Jasonem Stathamem i rekinem w roli głównej, to jest Meg 2, czyli jakaś kontynuacja i w zasadzie to chyba, i Mission Impossible i to w zasadzie było wszystko, chyba tylko 4 trailery, trochę żałuję, bo ja ogólnie lubię trailery, jednak wiecie, na wielkim ekranie to robi wrażenie taki trailer, ale było mało trailerów, reklam było bardzo dużo, no bo wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o sam film, to powiem wam, że z jednej strony fajny,
bardzo dużo żartów i cieszę się, że udało mi się uniknąć spoilerów, bo jest bardzo dużo tak zwanych cameos, czyli właśnie, wiecie, chwilowych, tak gdzie na ekranie na chwilę pojawia się jakaś postać, czy też jakiś aktor, którego się nie spodziewamy. Jest jedno takie piękne cameo, co prawda wygląda jakby był cyfrowo i zastanawiam się, czy aktor faktycznie tam grał, czy po prostu zgodził się, żeby, nie wiem, użyć cyfrowo jego wizerunku, bo wyglądał koszmarnie, w ogóle CGI, jeśli chodzi o ten film, było, nie wiem, moim zdaniem było tragiczne, moim zdaniem było po prostu fatalne, wybaczcie, bo dopiero wróciłam do domu, jestem cała jeszcze zgrzana i upocona, bo w Warszawie jest dosyć duszno, więc tak, dokończę myśl tylko, cieszę się, że właśnie udało mi się uniknąć, bo naprawdę cieszyłam się przy każdym takim właśnie cameo, przy każdej postaci, która się tam pojawiła. Oczywiście niektóre wiadomo było, bo były w trailerze na przykład, tak? Nie będę wam zresztą mówić, bo może ktoś nawet trailera nie ogląda, a mimo wszystko chce pójść na film, więc nie będę tego zdradzać. Więc cieszę się, że to udało mi się uniknąć. Natomiast właśnie to CGI było tak na poziomie, nie wiem, czy oglądaliście Marvelowy serial She-Hulk, to było na tym poziomie, takim po prostu bardzo, bardzo słabym, trochę jak na poziomie po prostu, nie wiem, kiedy CGI w ogóle wchodziło do, wiecie, do kin, do produkcji, do filmów, takie lata, nie wiem, 95, jakieś końcówka 90, początek, naprawdę momentami były bardzo słabe, momentami się zastanawiałam, dlaczego twarz bohatera jest strasznie CGI-owata, skoro no, głównego bohatera, którego gra notabene Ezra Miller, i były takie momenty, gdzie właśnie była jego postać i była jego twarz, ale była jakoś taki miała dziwny CGI nałożony, że zastanawiałam się po co, dlaczego, o co tutaj chodzi. Już pomijając sam fakt właśnie problemów produkcyjnych, tak, i tego co się dzieje w ogóle, co Ezra Miller odstawia w ostatnim czasie, jest ścigany przez prawo, ma jakieś postawione różne zarzuty i tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo dziwnych rzeczy się dzieje wokół nich, bo Ezra Miller, kiedyś mnie też poprawiłyście, że Ezra Miller teraz się nie mówi o nim jako on, tylko oni, jest jako they, czyli narobili, Ezra Miller narobili, bardzo, nie wiem, to jest w ogóle tak strasznie pokręcone, naprawdę ciężko w ogóle ogarnąć tą sytuację, aczkolwiek jeszcze nie do końca wiadomo, co się tam wszędzie stało, więc jakby nie wiadomo, bo to trochę tak jakby mówić, powiedzmy, te 8 lat temu, że Johnny Depp bił Amber Heard, tak, dlatego, że ona, że miał właśnie założone przeciwko niemu temporary restraining order, tak? Nie wiem, jak to po polsku jest, tak, zakaz zbliżania się czy coś takiego. I wtedy można założyć, aha, czyli właśnie bije żony i po 8 latach nagle się okazuje, że wcale nie. Więc też nie wiadomo, jak tutaj jest w tym przypadku. Możemy się domyślać, możemy mieć swoje osądy. Ja przyznam wam się, że tylko czytałam nagłówki i nawet nie zgłębiałam za bardzo tej sprawy, więc ja nawet nie mam za bardzo zdania na ten temat, więc się nie wypowiem. Natomiast to też jakby przyczyniło się do tego, że jak się jednak ogląda, z jednej strony to jest dobry aktor, ale z drugiej strony ma się z tyłu głowy właśnie to wszystko, co się gdzieś tam dzieje za kulisowo. Trochę jak z Tomem Cruise'em. Tom Cruise jest gwiazdą Hollywood. Wszyscy chcą grać w jego filmach, prawie wszyscy oczywiście, bo są osoby, które nie chcą grać w jego filmach, ale jednocześnie jest ogromnie, jest ważną postacią w kościele scientologicznym, tak? I jakby no ja nie popieram jakby działań kościoła scientologicznego i tego, w jaki sposób oni wykorzystują i wyzyskują ludzi i ich sposobu działania i tak dalej. I to, że on jest tam jedną z głównych postaci i to, ile osób się na jego temat wypowiadało, jakim jest człowiekiem, trochę też rzuca cień właśnie na, moim zdaniem, na jego gwiazdę. Jednak Hollywood go wspiera, no bo wiadomo, przynosi kasę, a w Hollywood liczy się głównie kasa, nic innego. Ale z drugiej strony właśnie też jak to oddzielić. Więc to jest taka dosyć ciekawa właśnie sytuacja, gdzie jak oddzielić właśnie aktora i jego dorobek i właśnie to, w jaki sposób, trochę jak też właśnie Armie Hammer, prawda? No też gwiazda po prostu poległa. Był dobrym aktorem, dostawał różne, chyba dostawał nominacje, w sumie nawet nie wiem, ale moim zdaniem był całkiem niezłym aktorem. No a mimo wszystko gwiazda bardzo szybko zgasła na fali skandalu ostatniego, na fali w ogóle całej tej historii, która na Netflixie to jest, tak, ta historia właśnie, więc no,
aż się poprawiłam, żeby mi było wygodniej siedzieć właśnie tutaj na kanapie. Czy wy oddzielacie życie prywatne aktora od jego dorobku właśnie aktorskiego, od jego pracy? Czy powinniśmy to robić? Czy właśnie, czy to ma znaczenie? Bo z jednej strony jest bardzo wiele gwiazd, które zostały bardzo szybko skancelowane po różnych skandalach, jakie się pojawiły. Kevin Spacey, który zniknął właśnie po skandalu z jego udziałem. Tak naprawdę nie został chyba jeszcze skazany, nie pamiętam, czy odbył proces. Przyznam, dużo tego jest i człowiek nie nadąża za wszystkim. Jakby przypadki Billa Cosby'ego i Harvey'ego Weinsteina zostawiam z boku, bo tam akurat im to udowodniono, więc jakby no... Więc mamy takie jasne przykłady, gdzie faktycznie ktoś po prostu popełnił przestępstwo i został za to skazany, ale mamy takie przykłady właśnie jak Johnny Depp, który nie popełnił tego, co mu się zarzucano, a jednak mimo wszystko stracił tak naprawdę 8 lat pracy, można by powiedzieć, bo chyba w tamtym czasie już nie pracował, nikt za bardzo z nim nie chciał, tak? Wiele kontraktów stracił, ale o tym było więcej, wiecie, w tamtym procesie mówione. No a mimo wszystko tak okazało się, że był niewinny, udowodnił swoją niewinność i właśnie no... Jest to takie bardzo, bardzo ciekawe, a z drugiej strony właśnie z trzeciej strony mamy przypadki takich aktorów, tak jak powiedziałam na początku, Tom Cruise czy Ezra Miller, którzy gdzieś tam to się toczy w tle, znaczy Tom Cruise tak naprawdę nie ma żadnej sprawy przeciwko niemu, on tutaj jakby nic się nie dzieje, poza tym, że można popierać albo nie popierać po prostu jego działania właśnie na rzecz Scientologii, no a Ezra Miller, no oni mają akurat no ten właśnie postawione zarzuty, tylko że jeszcze ta sprawa się nie do końca rozwiązała, także no są różne przykłady, różne przypadki, więc jestem ciekawa, jak wy do tego podchodzicie właśnie, jakie i jak odbieracie to, czy jeżeli właśnie jakieś takie sytuacje się dzieją, to wpływa na przykład na wasz odbiór danego aktora w filmach, czy jednak nie, bo na mnie to trochę wpływa i jednak oglądałam teraz Flasha i uważam, że Ezra Miller zagrali tam super, ale mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy miałam, jak bardzo on jest pojebany i trochę miałam wyrzutu sumienia, że mi się jego gra aktorska podoba. Tak samo Armie Hammer, naprawdę podobała mi się jego gra aktorska w Social Network, Call Me By Your Name. Był jeszcze taki jeden film z Lily James, nie pamiętam jak on się nazywał, Anna? Czy coś takiego, gdzie... I jego gra aktorska też mi się podobała, no ale jednak też, prawda, potem wyszło bardzo dużo takich rzeczy i dla mnie to rzuca cię jednak trochę na aktora i na moje, powiedzmy, uwielbienie, tak, na moje lubienie go i na moją przyjemność z oglądania go w filmach, także jestem ciekawa, jakie wy macie tutaj podejście, czy to wpływa u was, czy nawet nie śledzicie tego, macie to gdzieś i po prostu skupiacie się na filmie i cieszycie się z filmu, czy jednak ma to dla was znaczenie i patrzycie na takie aspekty i jakby wpływa to właśnie tak na wasz odbiór filmu, także dajcie znać. A ja idę zmyć makijaż i już też powoli kłaść się spać, bo już jest dosyć późno, bo ja dosyć późno pojechałam na ten film. Film, tak jak wam wcześniej mówiłam, trwał 3 godziny, dojazd, jeszcze sobie zjadłam właśnie sałatkę, potem powrót i tak dalej, i tak dalej. To w sumie nie było mnie 6 godzin praktycznie. Tak, także... Nie no, przesadzam. Ponad... No... Która jest godzina? No dobra, prawie 6 godzin mnie nie było, także... Czas się ogarnąć do snu, wykąpać się, zmyć makijaż, przebrać się w piżamkę i pójść spać. I wstać jutro z siłami do nagrania właśnie filmów na ten tydzień. Jest dobrze, słuchajcie, wstałam, nagrałam pierwszy film, czyli właśnie Get Ready With Me, takie w 10 minut. Teraz zrobiłam sobie kawkę, przyszła w międzyczasie straszna chmura burzowa. Aczkolwiek na razie nic z niej nie pada, więc taka trochę sucha burza, czyli gdzieś tam grzmi w powietrzu. Jest trochę pochmurno, nie ma za bardzo słońca, tak trochę, wiecie, taki omen wiszący nad nami. I zastanawiam się, czy właśnie nagrywać ten drugi film, w sumie po to się pomalowałam trochę, w pewnym sensie nagrywać drugi film o tych filtrach, czy może udałoby mi się go nagrać w tygodniu, ale z kolei w tygodniu patrzyłam, że w ogóle ma być jakaś taka ekstremalna pogoda. Ma dochodzić temperatura do 35 stopni, więc oczywiście będzie światło, bo dzisiaj tego światła tak, no jest trochę, ale jednak jak jest słońce, jak jest jaśniejszy dzień, no to jest więcej światła.
No ale jak będzie tak 35 stopni, to nagrywanie w takiej pogodzie to jest w ogóle masakra. Szczególnie, że jak wiecie, ja tutaj cały salon kuchni mam od południa, więc to się wszystko tak strasznie nagrzewa. Nawet jak ja spuszczę te rolety, które mam tutaj, to i tak mimo wszystko okna to wszystko jest gorące, no bo jednak słońce świeci cały dzień na to. Także no myślę, że może być hardkorowo w nadchodzących tygodniach, bo... Już się musiałam kawy napić, bo tak jak dzisiaj pogada trochę, że jednak jest trochę sennie. W każdym razie, no ma być hardkorowo, tak jak patrzyłam na prognozy, to właśnie jest taka trochę sinusoida pogodowa w najbliższym czasie. Z jednej strony będzie właśnie gorąco, z drugiej strony oczywiście jak jest gorąco, to są gwałtowne zmiany temperatur, więc są burze, więc no może być dosyć intensywnie i w tym i w następnym tygodniu, także pilnujcie się, ewentualnie przygotujcie się. Jeśli nie macie wentylatorów, to kupcie wentylatory i ewentualnie jakieś, nie wiem, mini klimatyzatory czy coś w tym stylu, żeby właśnie w jakiś tam sposób sobie radzić z tymi upałami. Ja sobie jeszcze dzisiaj rano trochę pooglądałam recenzję właśnie Flasha i bardzo lubię polski kanał Ponarzekajmy o filmach. Jeżeli go nie znacie, to wam polecam, chociaż już kilka razy o nim wspominałam. To w jaki sposób te recenzje i jak one są zrobione, w jaki sposób to wszystko jest opisane, to jest prawie... naprawdę bardzo blisko do tego, jak ja w głowie często myślę o filmach. Tak właśnie, wydaje mi się, że on ma na imię Michał, prawda? Poprawcie mnie, jeżeli nie, natomiast jak się ogląda recenzję człowieka, on za bardzo o sobie nie mówi, hej, mam na imię Michał, więc jakoś nie wyłapałam jego imienia, ale możliwe. Zresztą dużo ludzi nie wyłapuje mojego imienia, chociaż mi się wydaje, że wszyscy już go znają, także poprawcie mnie, jeżeli ten, bo w sumie głupio by było nie wiedzieć, jak ma na imię, szczególnie, że subskrybuję jego kanał i oglądam jego recenzję. W każdym razie właśnie sposób mówienia i też właśnie bardzo często zwraca uwagę na takie momenty w filmie, na które dokładnie ja też bym zwróciła uwagę. Także naprawdę w zasadzie gdybyście chciały posłuchać mojej recenzji o filmie, to możecie pooglądać jego kanał, bo prawie bym powiedziała w 90% są bardzo zbliżone do moich recenzji. Przynajmniej te, które oczywiście widziałam, bo nie wszystkie recenzje jego widziałam, nie wszystkie recenzje jego oglądam, ale on też wyłapuje takie totalne głupoty w filmach. Takie właśnie rzeczy, które nie mają sensu, które nie powinny być, które są tylko i wyłącznie po prostu po to, bo scenariusz tego potrzebuje. Brak logiki, ostatni Szybcy i Wściekli, po prostu, chociaż ja lubię ten, wiecie, całą franczyzę, to i tak ja nie jestem bezkrytyczna w stosunku do tych filmów. Lubię Jason Momoa, był po prostu majstersztykiem, natomiast no było mnóstwo takich głupot i to samo jednak tutaj we Flashu i też się tak właśnie czasami zastanawiałam, o co chodzi w tym filmie? Jak była pierwsza scena, o której zresztą Michał wspomina w swojej recenzji, ale tej spoilerowej, która dosłownie pojawiła się w ciągu, jak ja to nagrywam, to ostatniej doby, ale w ciągu ostatnich kilku dni dla was. Właśnie ta pierwsza scena, kiedy Flash ratuje dzieci, to jest tak złe. W sensie nie to, że ratuje dzieci jest złe, ale ten CGI tych dzieci jest tak zły. Zresztą już też wspominałam wam wczoraj o tym, że właśnie te CGI w tym filmie, w ogóle te efekty, jak dla mnie są złe, jak dla mnie są po prostu bardzo, bardzo złe. Także pooglądałam sobie dużo różnych recenzji, pooglądałam sobie New Rockstar, pooglądałam sobie Screen Rant, co ja tam jeszcze pooglądałam? No kilka różnych takich, wiecie, jak się obejrzy jedną recenzję, to zaraz gdzieś tam YouTube nam podpowiada, prawda, kolejne, więc pooglądałam kilka różnych, żeby właśnie, byłam ciekawa, co ludzie sądzą o tym filmie, bo tak jak wam mówiłam, ja idąc na ten film nie wiedziałam za bardzo, jakie on zbiera opinie. Nie wiedziałam, co krytycy sądzą, nie wiedziałam, co ludzie sądzą, po prostu tak za bardzo nie wiedziałam i bardzo się też cieszę, że nie wiedziałam właśnie tych różnych cameo, nie wiedziałam w ogóle, kto się tam pojawi, więc ja akurat miałam dużo zaskoku, jeśli chodzi właśnie o różne postacie, które się pojawiły w tym filmie. Może nawet nie tyle o postacie, co po prostu o aktorów, którzy grali te postacie, chociaż wydaje mi się, że mogli tam dodać jeszcze kilka smaczków, no ale wiadomo, pewnie budżet nie pozwolił, pewnie aktorzy nie wszyscy chcieli i tak dalej. Także poranek miałam bardzo, bardzo taki owocny, nie to co wczoraj, gdzie mi się absolutnie nic nie chciało, dzisiaj mi się chciało i pooglądałam sobie recenzję, zjadłam śniadanie, zrobiłam makijaż, nagrałam film, no i myślę, że chyba jednak usiądę i właśnie nagram ten film o SPF-ach, także mam wam do polecenia 5 bardzo fajnych SPF-ów dla właśnie takiej, powiedzmy, że tłustej skóry, no bo moja można by tak nazwać, taka wiecie, mieszana skóra, które naprawdę są lekkie i fajnie się sprawdzają pod makijaż i żaden po prostu nie robi żadnego problemu z makijażem. Także myślę, że to nagram, bo nagrywałam już przebitki.
mam już dużo materiału na ten temat, także po prostu teraz wystarczy usiąść i Wam o tym opowiedzieć. A ja gadać potrafię, tylko muszę jeszcze trochę zebrać konkretów, żeby po prostu nie zapomnieć o niektórych rzeczach. Drugi film jest nagrany. Dzieciaki krzyczą za oknem, a ja właśnie zrobiłam sobie obiad, czyli po prostu miska fasolki szparagowej gotowanej i smażonej z bułką tartą. Próbowałam fasolkę zrobić też w piekarniku, pokazywałam Wam na Instagramie. Taka opcja dla leniwych, ale powiem Wam, że jednak co fasolka z bułką tartą, to fasolka z bułką tartą. To jest jednak, fasolka smakuje podobnie, ale jednak w piekarniku niestety ona się trochę przypala i jak już się mocno przypali ta skórka, to ona już nie jest taka smaczna, już niezbyt dobrze, więc można ją zrobić w piekarniku, trzeba by było ją zrobić na troszkę niższej temperaturze, ale ponieważ ja próbowałam ją robić razem z ziemniakami, żeby to zrobić w jednej brytwance, to nie do końca się zagrało, bo ziemniaki jednak potrzebują trochę wyższej temperatury, a fasolka trochę niższej, ale będę jeszcze próbować, może jakby ją na przykład wymieszać trochę z, znaczy ja ją tak wymieszałam z oliwą, ale może jakby trochę ją tą bułką tartą posypać, no nie wiem, będę jeszcze kombinować, natomiast na chwilę obecną jednak wróciłam do klasycznej fasolki, czyli z bułką tartą i masełkiem, to jest po prostu najlepsze. No dobra, słuchajcie, myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy tego vloga. Zjadłam, nagrałam, nawet zaczęłam trochę montować też, żeby już przynajmniej jakoś tak częściowo, wiecie, mieć obraz tego, czy dzisiaj wszystko się udało i czy jest ok. Także jestem zadowolona, kończę tą niedzielę z takim, wiecie, poczuciem, że po prostu zrobiłam to, co chciałam zrobić i tak, wiecie, mam taki spokój, także idę teraz zmyć makijaż. No i niestety recenzja Michała, bo sprawdziłam potem, że faktycznie ponarzekajmy o filmach, ma na imię Michał. Jego recenzja trochę mnie skusiła, żeby spojrzeć na serial Flash, który notabene jest na Netflixie, co prawda tam jest tylko 6 sezonów, a w tej chwili w Stanach jest 9, ale możliwe, że na przykład pojawią się kolejne. No i to jest kolejny serial teraz, w który się będę prawdopodobnie wciągać i będę oglądać, także porzuciłam na razie Greyów. Masterchef tam się kumuluje, żeby na przykład w którymś momencie znowu obejrzeć sobie kilka odcinków i zaczęłam oglądać Flasha. I tak, także w wolnych chwilach włączam sobie na przykład Flasha, jak coś robię w kuchni, jak właśnie wiecie, na przykład nie wiem, kroję fasolkę czy coś tam, to gdzieś tam sobie wiecie, komputer przytacham i włączę Flasha, czy jak wieczorem się położę na przykład do łóżka, bo Netflix można mieć wszędzie, nawet na telefonie. Także zaczęłam oglądać Flasha i to wszystko jest wina Michała z Ponarzekajmy o filmach. Śmieję się oczywiście, bo tak naprawdę mnie nie trzeba namawiać do oglądania seriali, ja uwielbiam seriale, uwielbiam filmy, ja po prostu w wolnych chwilach zawsze chętnie coś obejrzę. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał. No i tyle, i widzimy się w takim razie w filmach w tym tygodniu. Wpadnijcie na bardzo szybkie Get Ready With Me w środę, a w piątek właśnie na 5 fajnych filtrów do twarzy, które sprawdziły mi się w ostatnim czasie. Także jeżeli te tematy Was interesują, to zapraszam Was serdecznie. No i trzymajcie się i życzę Wam udanego tygodnia. Oby był dobry, obyśmy przetrwali. Tak jak Wam mówiłam na początku tego vloga, to jest tydzień, kiedy moja koleżanka zaczęła swój dwutygodniowy urlop, także nie nastawiam się źle, ale jednak wiem, jak to bywa. Także po prostu przygotowuję się, żeby mieć trochę więcej cierpliwości do różnych zadań. I odliczam kolejnych 5 dni do weekendu. Także życzę nam, żeby nam ten tydzień szybko minął, żeby upały nie dały się za bardzo we znaki. No i do zobaczenia oczywiście w kolejnym vlogu i w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Na razie, pa, pa.